W studiu przypominam panowie Tomasz Smykowski tak? z polishwords.com.pl, który właśnie mm -hmm. rozmawia przez telefon z państwem, bo cały czas jest aktualne mm -hmm. pytanie Dzięki dla telefonujących dziękuję. i dla czatujących. I pan Uch, Tomasz co, co Lam z Warcnetu. Ja proszę tych, którzy dzwonią do radia, żeby podawali do siebie ewentualnie telefon, żebyśmy mieli jakiś kontakt, albo potem żeby potwierdzili swój udział w konkursie telefonicznym poprzez wysłanie e-maila na adres. Jarek Org, bo żeby tak nie było, że nagroda nie trafi do osoby, która ją wygrała. A my przeglądamy czat. Panie Tomku, jakie opinie na czasie? Znaczy ogólnie rzecz biorąc okazuje się, że nasi czatujący znają w większości systemy CMS i mówią tutaj dość otwarcie o, o różnych, że tak powiem, systemach. Najczęściej wymieniane to Jumla i Drupal. Nazwy brzmiące dość no powiedziałbym pejoratywnie Wydarzyć w naszej... Tak, powiedziałbym, szczerze, że nawet tak obrzydliwie drupa na tak przykład. drupal, no strupal. I w tym momencie po prostu jakoś tak to się właśnie dziwnie kojarzy, Aczkolwiek, drodzy Państwo, no one mają takie nazwy i to nie, bo to nie są nasze, nasze polskie CMS-y. Natomiast nie ma co ukrywać, że w Polsce znalazły się grupy ludzi, które że tak powiem spo, spolszczają to, te, te CMS-y, które tworzą do nich nowe narzędzia, które te grupy tworzą strony, chociażby jumla.pl czy Joomla.com.pl Joomla są to strony, na których można pobrać sobie takiego CMS-a całkowicie za darmo, całkowicie w polskim języku i to że było jeszcze ciekawiej ponieważ serwery WWW można przynajmniej w Polsce w polskich realiach stworzyć z dwoma z zestawami znakowymi. Otóż mogą być to strony pod UTF-8, jak też ISO 8859-2 i w tych dwóch wersjach te CMS-y są najczęściej do pobrania. Do tego, tak jak mówię, pełno dodatków, pełno rzeczy, można wyświetlać na stronie własnej, oczywiście skróty wiadomości do na przykład różnych, z różnych witryn, można wyświetlać prognozę pogody, można wyświetlać, to jest ostatnio bardzo modne kursy walut. W tej chwili chyba wiele osób interesuje. E, można stworzyć ankietę na takiej stronie. E, można dodawać pozycje menu, przekierowywać na inne strony. To jest Czyli praktycznie możliwość. To, 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 to co ja wymieniłem, to jest powiedzmy jedna mniej więcej, może dziesiąta tego, co jest możliwe do zrobienia. Jest no I najważniejsze, że to jest za darmo. I najważniejsze te za darmo. Natomiast, żeby postawić własny serwer, bo mówimy tutaj o, o różnych metodach stawiania tego, no niestety, tak jak już kiedyś mówiliśmy, trzeba mieć publiczne i stałe IP. No I tu się i, zaczyna problem. I tu się zaczyna lekki problem, bowiem większość dostawców co dobę zmienia adres IP, ale i na to są sposoby. I tutaj nie ma dwóch zdań, że jesteśmy w stanie to również przeskoczyć. Pan Tomek Smykowski chciał coś jeszcze uzupełnić. Tak, jeżeli chodzi o zmianę adresu IP, to jest taka usługa na przykład No IP, i dzięki niej można uzyskać powiedzmy adres, adres internetowy, nawet jeżeli się nie ma z tego adresu IP. Także to jako przykład właśnie takiego rozwiązania, to można zobaczyć na tej stronie, to jest no-myślnik-iP.com.